Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle, a także Staszek. I zapraszamy do kolejnej części spotkania w grze We Were Here Together tym razem. Byliśmy tu razem i dalej razem tu jesteśmy. Wciąż żyjemy, wciąż nikt nikogo tutaj nie poświęcił, nikt nikomu krzywdy nie zrobił, współpraca wrze. Jeszcze, więc zobaczymy jak to wygląda. Jakby ktoś, komuś było mało naszych lam i nie trafił ostatnio do Staszka, to u Staszka jest poprzedni odcinek naszego spotkania i cała ta ścieżka, jak my tu trafiliśmy. No a teraz cóż, czas rozruszać szare komórki i wymyślić, co z tym panelem i tym wszystkim, co tutaj mamy zrobić. No ja będę rozruszywał? To jest bardzo niebezpieczne słowo. Tak, niebieskie, tak. A ty pomarańczowe komórki. Mówi, że to tak działa. Ja muszę zobaczyć, co mogę zrobić, żeby użyć. Znaczy, bo ja mam taki... Opowiadaj, co widzisz. O, coś zrobiłeś. Widzę tak, jakieś tak, zmiany tak, u siebie tak, na panelu. A, to ty pewnie taki panel gdzieś u siebie widzisz na podłodze? Taki kwadrat? Widzę panel 5x5, ponumerowany na górze 1, 2, 3, 4, 5, a z boku ABCDE. Tak. A w środku... I są jakieś... takie jak do tego, przyciski... curlingu, czy jak się nazywa, takie kulki. To... tak, curling. Curling, dobrze mówisz. Czajniki, tak przesuwane czajniki, po lodzie. Czajniki. Tak. I trzy z listeczkiem i okej. Okay. Trzy z liściem widzę, jeden z ogniem, jeden z prądem. Tak, takie dobra. Rzeczy. Mogę rysować linię. Mogę łączyć to w linię. O kurczę. No... O kurczę. Mogę łączyć te rzeczy w linię, ale nie wiem co to daje. Mogę łączyć dwa... mogę rysować linię jak chcę. Takie The Witness trochę, powiem ci. Wiem, że to pewnie nie kojarzysz, plenerówki, ale taka plenerówka. Tak? No. Właśnie widzę, sobie tutaj rysujesz. Ale ja jeszcze dodatkowo na ścianie mam... No. Współrzędne typu A3, czyli to pewnie chodzi o te miejscówki, które tutaj mamy. Bardzo te... możliwe. Bardzo tak, możliwe. I przy każdej takiej współrzędnej typu A3, E2 mam cyferkę typu 2, okay. 7, więc te cyfry muszą oznaczać coś u ciebie. To ja ci powiem tak, ja mam na podłodze książki i czasami mam książkę, której napisane jest 9 i od strzałka od 9 jest do 7. Albo to jest 6, ciężko powiedzieć, ale zaraz ci powiem, czy to jest 6, czy to jest 7. A patrzeć trzeba po okładce, to jednak jest 6. Na przykład 6 ciągnie do 7, czy to ci coś mówi? W tej chwili jeszcze nie. Znaczy, bo mam współrzędne 6 i 7, więc może to oznacza, w jaki sposób trzeba linię przeciągnąć. Mhm. I na przykład 10 do 8. I w ten sposób mam porozrzucone książki z cyframi, a cyfry są połączone zawsze w parę, że od jedna do drugiej. Zawsze. Czyli to prawdopodobnie będzie oznaczało od jakiej... Znaczy, tak mi się wydaje, że od jakiej cyferki do jakiej cyferki ma przejść ta linia, co ją możesz rysować, nie? Dobra. Może. Tylko okay. to są dopiero dwie rzeczy, bo rozumiem, tylko to masz w książce, tak? To na okładkach, na okładce mam liczbę po prostu narysowaną. I nic więcej nie masz związanego z żywiołami. Nic. Żywioły mam na tym panelu, mam narysowane trzy żywioły. Cztery, mam panel sumie, i książki, no, nic no, tylko więcej. Czwartego jeszcze nie widzisz, bo ja pod widzę, panelem, tak, gdzie mogę zmieniać czy dokładać te czajniczki, mam jeszcze tak narysowane żywioły tak strzałkami do siebie prowadzą, że ogień prowadzi do rośliny, roślina do prądu, prąd do wody i woda znowu do ognia. Czyli masz żywioły, który żywioł pokonuje, który żywioł prawdopodobnie, tak? Ogień pokonuje wodę. No, ogień pokonuje roślinę liście, czy tam naturę, tak. No. Prąd natura, pokonuje prąd, wodę i tak prąd, dalej. Wodę. No. Albo na odwrót, woda, prąd. Woda, ogień. Prąd. A nie, woda, ogień, dobra, tak będzie. Okej, to by miało sens, tylko jeszcze nie wiem w jaki sposób to połączyć. No dobra. To jakim teraz... cudem ty możesz, jakim cudem możesz zdobyć koordynaty u siebie? Masz jakiś pomysł? Koordynaty mam, bo mam wypisane cyferki i przy każdej cyfrze mam koordynaty. Czyli zakładam, że te cyfry z książki nie są bez znaczenia, tylko powiedzmy jak mamy 6 do 7. Tak. No to spróbuję coś tu ustawić, czyli to jest B4. B4 to już mamy, na B4 jest jedno to. I E2... I w E2 nic nie mamy. A, i rozumiem, B4 to jest liść, który powinien iść prawdopodobnie na E2 do prądu. I zobacz, czy ty możesz teraz to połączyć. Ale wiesz, ja mogę to połączyć w różny sposób, ale mam pomysł, być może od mam to połączyć tak. No.
połączyć tak to, żeby te linie się nie przecinały, być może. Może o to chodzi, jakoś takie połączyć. Aha, z poparami. No tak, bo to w sumie różnymi ścieżkami, no ale to, no dobra, ale póki co narysuj taką prostą linię, bo nie wiem, jak dużo tych książek masz, które łączą się w Pięć par, więc być może chodzi o to, że pięć połączeń między czterema, pięć, no nie wiem, zobaczymy. W każdym razie to mogę... O, dobra, jest coś fajnie. Coś takiego zrobiłem. O, jest nawet niebieska linia, wcześniej były czerwone. Ale pamiętaj, że ja mogę prowadzić to w różny sposób. Ja mam dużo ścieżek, które prowadzą do połączenia tych dwóch symboli. Tak, ale to zobaczymy przy następnych, czy będzie potrzeba odblokowania jakiejś ścieżki. Dobra. No, jeżeli tak, to jak? To dobra. Tak, to ja mam pięć par z tych cyfr. To możesz mi od razu podać, które do czego idzie. Bo to 10 do 8 10 teraz, do 8, tak. A no. Następne jakie jeszcze będą? Wszystkie chcesz? No, żeby nie biegać, sobie zapiszę to. O, żeby nie biegać? 3 do 2. 3 do 2. 5 do 1. 5 do... Okej. I 4 do, tylko sprawdzę, czy jaka to jest liczba, bo 6 z 9 to wiadomo, 4 do 9. No nie zrobili 6 do 9, to mnie po prostu martwi bardzo mocno. To dziwne. Aby nas nawilżyli, by nas to jacyś młodzi twórcy są. Tak. Nie znają tych starych, to bardziej nie znają tych przestarzałych żartów, które jeszcze stare pryki śmieszą, a młodzieży to już nie bawi, bo młodzież ma inne już liczby. Cringe. Cringe tak, już to jest. Młodzież cringe. Dzisiaj ma inne liczby, które ich cieszą. Tak. I tak, naszych tak. Nie potrafią zrozumieć tak samo, jak my nie rozumiemy 420. Tak. 420, tak? A to już bardziej takie kody. Właśnie ostatnio się dowiedziałem, to na live'ie mówiłem. Bo znajomego powiedziałem, elo 420, on, ty wiesz, co to znaczy? Ja mówię, nie, no tak jak pozdro 600, nie? Nie. A nie. To nie jest pozdro 600. O. Za mało w Witcrafta grałeś i dlatego nie. No właśnie, no a dowiedziałem się od znajomego, że to w tych klimatach, że to. No. Dlatego był taki zdziwiony, że co? No dobrze, no ale on. Szyfr. Uczy dzieci w szkole, to jest bardziej ogarnięte, nie w tych tematach. Okej. Albo musi być ogarniętym. Od B3 do E1. A ja może sobie od razu przy tym zapiszę, że to jest. Nie skacz mi. B3 do E1 i teraz tak, E1 mam, to jest listek, a B3 muszę stworzyć, przy czym jeżeli to jest listek, to zakładam, że B3 musi być ogniem. Liść pokonuje ogień? Nie, ogień pokonuje liść, tak mi się wydaje, że to jest w tę stronę. Czyli mam puścić od ognia do liścia, czyli od B3 do E1? Od B3 do E1, tak. To jakby spoko, tylko wiesz co, na początku może porozstawię, bo ja będę musiał wiedzieć chyba jak to połączyć myślnie, bo to mi przecina trochę. Ale nie możesz później tego łączyć? Znaczy, bo ja bym ogólnie wszystkie zrobił teraz, żebyś widział te połączenia i wtedy będziesz, bo jak ja ci zacznę podawać później współrzędne, no to ty się pogubisz, co z czym ma się łączyć, nie? Zapamiętam, spokojnie, będę mógł kolorami. Ale mógłbyś to połączyć, co jest teraz? Bo tutaj wiele nie zmienisz. Ale nie wiem, którędy, to jest tyle dróg do połączenia. Jak? No z E1 proszę masz to, no i to jest jedyna możliwa ścieżka, no ewentualnie tam u góry możesz zmienić. Jak przesuniesz D2, no to, bo D2 nie masz ustawione na pewno na stałe. Jest na stałe, nie, D2 nie zmienię. No D2 Dlaczego? Nie zmienię, no jest na stałe. Ale to do D2 nic nie dojdzie, bo właśnie zablokowałem wszystkie dojście do D2. No ale może nie będzie potrzeby, a może mogą się przecinać. Sprawdzam, nie mogą się przecinać. Dobra, ale jedźmy dalej, zobaczymy tak, czy w ogóle będzie D2 potrzebne, tak? No, te co są na planszy to nie mogę, tylko te co się pojawiają mogę przestawiać, nie? Rozumiem, ale znowu nie rozumiem. Mogę ich przestawiać, bo one mają te współrzędne, nie? Tak założyliśmy. Okej. Trójka to następne. Jest na B1. No jest jakiś prąd na B1 widzę. Do A3. A3, to jestem w stanie połączyć też. A3 w takim razie, jeżeli tam jest prąd, czekaj, B1 się zaczyna, jest prądem. Prąd pokonuje wodę. Prąd czyli pokonuje tak, wodę. Czyli na A3 muszę dać wodę. Ty masz tam podpowiedź pewnie, żeby te tak, dobrze tak, łączyć. Tak, tak, o, możesz łączyć. Połączyłem już, no. Okej. Jakie dziwne znaczki się robią. Dobrze, czuję, że nie nachodzą na siebie. Wiesz co, ja poprawię, ale mam przeczucie. To czekaj, zobaczymy, mam co będzie potrzeba. No. Czekaj, ja mam przeczucie, zrobię tak. Jak zemrzycie, postawisz coś na C3. Jestem pewny, że na C3 coś będzie. Tak, na C3 idzie właśnie teraz. A, no i proszę bardzo, i kto ma noska? Kto ma nosek do takich do rzeczy? Do D2. Patrz, się martwiłeś chyba o D2. No i widzisz. Nie, no bo teraz przesunąłem, żeby teraz było miejsce połączyć to ze sobą. Wszystko gra. Czyli teraz musi być woda na C3.
No, i masz czyli D2. Od D2 mam do nie, C3, nie, na odwrót. Od C3 do D2. A, o Jezu, tak, przecież rzeczywiście woda pokonuje ogień. Dobra, o ile to ma jakiekolwiek znaczenie, bo mnie to wygląda tak samo, nie? A nie wiadomo. I ostatnie. Nie, no to ta sama linia jest w sumie, rzeczywiście. No. E5 do... A4. Do A4, tak. No. I E5 mamy listek, który pokonuje prąd, tak? Czyli A4 do prądu. No i patrz, i tak się martwiłeś, że ale tu... postaw prąd. No, no tak, ale musiałem przestawić, no bo no, tam... No i jedno, ale patrz, IQ 200. Jesteśmy. Jakby to teraz... Czekaj, jakby to teraz młodzież powiedziała easy, w sensie easy, nie? Easy, no. Easy. Dobrze. Idę, może idę do ciebie nawet, nie no wiem. No właśnie, zobaczymy. Znów zamek. Wiesz co, wydaje mi się, że możemy gdzieś się tu minąć czasem. Och, przypomina mi to We Were Here Too, bo tam właśnie było dużo zabawy w zamek, dużo zamku. Ale to, co tam mi się jest podoba... jest za ciemno, dostałem informację. Tam jest za ciemno. Mm-hmm. To, co gdzieś mi się mogę podoba, wejść, ale jest za ciemno, no. Też ma jakieś drzwi, a wygląda na zamknięte, okej. Okay. Że nie ma tutaj tych wajch do dziabania, co było w poprzedniej części, które miały tam wpływ na jakieś tam tak. zakończenie i tak dalej. Wiesz co? Ja muszę wziąć... Ło. Ja w ogóle widzę jakby to jakieś takie, nie wiem, planetarium, czy jak to nazwać. Ja ci powiem lepiej. No. Ja musiałem wziąć świeczkę, żeby zacząć iść do kanałów. A wiesz co, ja też chyba wchodzę w kanały. Mamy już dwa kanały, to trzeci nasz, wspólny kanał w takim wypadku. O! Wszedłem do kanału i zamknęły się drzwi za mną. Jaka fajna zagadka tu będzie! O, ty! Będziemy wysadzać safe chyba, bo wygląda to trochę jak takie jakieś... Widzę! Grzebiesz! Co ty? Wyglądasz jak złomiarz jakiś. Nie. Co to? Nie. A, nareszcie. Kolejna dusza, by mnie uratować. Uwięziono mnie w tym piekielnym zamku całe wieki temu. Teraz słuchajcie, istnieje droga ucieczki, ale potrzebuję waszej pomocy. Widzicie tamtą aparaturę? Uruchomcie ją i zabierzcie kamień. Wyjaśnię później. Gdy się z tym uporacie, spotkajmy się na górze w szklarni. Powodzenia. There is no toy you can use. Hand it over. He has used it. No, we secured it. I don't see how anyone, least of all, could access the tools. And that is why I must unmake it. No. What have you done? I sent a strong disaster. He has made himself eternal. And hopefully shattering the dagger will contain his curse. May it only be restored in the care of just hands. Ale pewnie jak będziemy mieli na podzielonym ekranie, nie będzie widać, co miałem w ręku, więc ewentualnie taka do ciebie puszczam oczko, że tutaj trzeba jednak przerzucić na ekran pojedynczy, żeby widzieli, co ja miałem w ręce. Dobra. Okej. Okay. Prunt! Co? Wszedłem do jakiegoś laboratory, Dexter, i mam prunt. Dexter Laboratory. Ale wiesz co, znalazłem gościa, który się cieszył, że w końcu jakaś żywa dusza, nie? Nie wiem, czy widziałeś też jego. Nie, ja jestem w ogóle w jakichś kanałach i mogę ci powiedzieć, co widzę. No, to mów coś. Żarówki. Wyobraź sobie, że bardzo jest dobrze. Taka sieć połączonych żarówek, nie? Jak to kiedyś, jak się prowadzi na przykład takie jakieś case'y, detektywi na korkowej tablicy przypinają i rozumiem, że żarówki masz zielone, żółte, czerwone, niebieskie. Różne kolory ty przy tych żarówkach są. No. Tak? I tyle widzę. I nie mogę ich włączyć. Ja bardzo tylko dobrze. Obserwuję. Bardzo ja jestem dobrze. Jakby informacją dla ciebie pewnie. Tak, bo ja mam tutaj takie jakby, nie wiem, rezystory czy bezpieczniki, czy być może żarówki. Rezystory! Czekaj, od resist, czyli jakieś oporniki, coś? Oporniki, tak. A? Faktycznie, ale nie, no to chyba nawet, no, nie wiem, no. Znaczy tak, przydaje oporniki, się znajomość języka. Nie wiem, czy ktoś stosuje. Coś włączył! Co żeś włączył? Nic nie dotknąłem, cały czas chodzę po wodzie, nogi mi się moczą. Dobrze, to weź tam te... Co płaskostopie wymocz. Powiedz mi... fajną skórkę z taką...
Jak masz... zmarszczoną. Tak, tak, tak. Pumeksy niepotrzebne. Nie. Będzie do mycia zębów. Mogę ci tylko powiedzieć, jakie są żarówki, w którym miejsce, jakie mają kolory, powiedz z lewej mi, albo z prawej strony widzisz są. Początek jakoś tej całej ścieżki, jaką tam masz? Nie. Wszystko jest każda żarówka jest połączona przynajmniej dwa razy, trzy razy, cztery razy z innymi żarówkami. Nie ma pierwszej żarówki, która jest połączona tylko z jedną. Wszystkie są połączone siecią, wielką siecią. Mhm. Ale nie ma czegoś takiego, że na przykład jakaś, bo potrzebuje punktu... Dobra, będzie punkt zaczepny, bo oni dali jedną żarówkę. Gratis. Powiedz mi... ty widzisz tylko żarówki, tak? Widzę żarówki, one są zgaszone i każda ale żarówka... Ale jednokolorową, czy dwukolorowe jakoś te żarówki są? Słuchaj, żarówka jest bez koloru, ale pod spodem mam co, coś, co ja przypomina... Ja nie wiem, czy to nie jest czasówka. Dobra, no. Srówka. Chyba, że ty masz jakąś czasówkę. Tak, 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 bo mi się muzyka, jakoby woda by mi się podnosiła. O, dobra, będziesz się chlupał. Dobra, słuchaj, dobra, ale dobra. Daj mi ja już wiem, już no, działanie kurde, w stresie. No komunikacja, ja już wszystko wiem. Dobra, jedziesz. No dobra, to szybko opisz mi, jak ta żarówka wygląda? Żarówka jest pojedyncza, ale pod spodem jest taki bolec, taka jakby bateria i ona ma albo jeden kolor, albo dwa kolory no i mogę ci powiedzieć lewo, prawo. O to mi chodziło, dobrze. Właśnie, te bolce mnie interesują, nie żarówka. Znajdź bolec, bolce który jest... Bolce cię interesują, jak zwykle. Tak, znajdź bolec, który jest żółto-zielony, żółty z lewej, zielony z prawej. Mam, widzę, okej, okay, jest. I teraz powiedz mi na lewo od tego bolca, jaki idzie połączenie. Na lewo? Na Oj, lewo. To ciężko powiedzieć na lewo, bo to nie idzie żadne, prosto w lewo nie idzie żadne połączenie. Połączenia są cztery, ale żadna nie idzie idealnie w lewo. Jak cztery? Cztery? No cztery połączenia mam pod... Ale po wszystkie lewej, są żółte, połączone? Po prawej zielone. Tak, wszystkie są połączone. No, co? Tylko mówię ci, ile jest połączeń. Żarówek jest więcej, ale... Wiesz co, ja już wiem, co się dzieje. Nie podnosi się woda, tylko mi się prąd zbliża do wody i mnie kopnie prądem, jak zaraz czegoś nie wymyślimy. Czyli wreszcie będziemy mieli zabójstwo. No jest czasówka. No ale to ty się nie... Czego potrzebujesz? Tego potrzebujesz. Potrzebuję, ja już mówię, co ja widzę. Jak masz tę bateryjkę właśnie, żółto-zieloną, to u mnie idą dwa ramionka, takie te dwa kable do różnych miejsc, nie? Mhm, a ja mam cztery połączenia z tamtego miejsca. A ja mam dwa połączenia z tego miejsca i teraz muszę... Dobrze. I mogę podnieść taką bateryjkę i wstawić do innego miejsca, bo to jest jedyna już wstawiona od razu, nie? Więc teraz problem polega na tym, że muszę podnieść jakąś baterię i wstawić po lewej stronie jedną i po prawej stronie drugą, która prawdopodobnie się zgadza z twoimi kolorami, nie? A czy masz końcową jakąś? Może trzeba doprowadzić od punktu A do punktu B, muszę ci powiedzieć, Ale właśnie końcowe u mnie są bez miejsc, do których mogę wstawić, nie? Dlatego się pytałem, czy masz początek i koniec tego, no? Ale... Nie, ale... No nie mogę. Mogę ci powiedzieć, jacy są sąsiedzi tego... No to mów, bo może to da odpowiedź. Czerwony po lewej, jedna z nich to czerwony po lewej. Druga z nich to niebieski po lewej, zielony po prawej. Aha, bo te kolory już niebieski, zielony, dobra, to takiego nie mam, niebiesko, zielony, no. I niebieski po lewej tylko, po prawej też nic. Taki mam niebieski, no i... I żółty po lewej. Żółty po lewej, ale to w tej stronie, a i czerwony po prawej mówisz. Nie, żółty po lewej tylko. No, a ten pierwszy to był czerwony po prawej, tak? Po lewej. A wszystkie są, czyli wszystkie są z tej strony, z tej samej strony mają światełka, tak? Dobra, czyli mnie interesuje tylko żółty i niebieski. To powiedz czyli mi... tylko te masz prawdopodobnie. Tylko te mam prawdopodobnie. Dobra, no, to teraz powiedz mi żółty w którą stronę i niebieski w którą, jeżeli one są na jakichś takich przeciwległych stronach. One są pod kątem 90 stopni. W sensie... Pasuje, dobra. Bo ja mam połączenie pod kątem 90 stopni. Tylko teraz... jakbym stał w środku tego kąta, wewnątrz, to co by było na co by było na lewo, a co na prawo? Mówię ci tak, jeżeli chcesz dojść do żółtego samego, to masz krótszy bok, a do niebieskiego samego masz dłuższy bok. To ci pomoże? Boki niewiele mi mówią, bo tutaj przez te fowy... Odległość pomiędzy. Wydaje mi się, że mam... To do którego jest krótsze? Krótszy do żółtego. Do żółtego, no, czyli wydaje mi się, że tu jest bliżej, ale... Jak połączysz te trzy, to powstaje trójkąt prostokątny. Tak, to by się zgadzało, tylko chyba i tak zabraknie mi czasu, żeby to zrobić, bo przy następnym ruchu... Dobra, mów mi teraz od niebieskiego, kąt ostry. Taki bardzo ostry kąt, jaki idzie kolor tam. Są dwa, jest czerwony z lewej i niebieski z prawej, przepraszam, czerwony z lewej, zielony z prawej, to jest jedna żarówka. No.
a druga jest niebieski z lewej, zielony z prawej. Dobra, czyli czerwony, zielony, tylko taką mam. Kurczę, no najgorzej, to idzie... że chyba mnie następne zabija. A już mamy blisko, dobra, od żółtego co idzie? A, mam, od żółtego idzie czerwony i niebieski? Tak, czerwony z lewej, niebieski z prawej. No nie, koniec, a już mieliśmy ostatnie do tego, ale już wiemy co zrobić. Jakie masz konwulsje, jakie masz drgawki. No, ponów. Zabiliśmy Korlego. Albo za dużo gadania o głupotach i oglądania zamiast działania, ale już wiemy jak... A mogłeś powiedzieć, że czasówka, byśmy się skupili. A ja wiedziałem, że to czasówka, jak dopiero po trzecim uderzeniu się zorientowałem, że coś tutaj się zmienia. Jak się czujesz popieszczony? Dobrze, jest? Dobrze. Dobra, ale to teraz już powinniśmy wiedzieć, co tu zrobić, nie? No dobra, ale kolory się oczywiście chyba pozmieniały. Pewnie to... Nie, jest tak samo. Ale oszustwo, czemu nie? Zawsze się losowały te zagadki. No czekaj, to żółty był w tę stronę? Dokładnie chyba ten sam układ. O Jezu, ten sam układ jest, ale nuda. Zobaczymy przynajmniej... A, czekaj, źle wsadziłem. Aha. No, to się zdarza, no. Do niebieskiego było dalej, tak? Z tego co pamiętasz? Do niebieskiego było dalej, ale widzisz, to w dwójce wszystko się mieszało, randomizowały się zagadki, a tutaj co jest to samo? To bez sensu. No ale to w sumie i tak jest ta sama zasada. Powiedz mi od niebieskiego co tam szło? Czerwony, zielony. Czerwony po lewej, zielony czerwony, po prawej. Czerwony, zielony. Od niebieskiego, tak? Tak. Dobra. Tak. A od żółtego mówiłeś, że idzie czerwony z lewej i niebieski z prawej. I teraz potrzebuję ostatni od tych kolorów. Od wszystkich dwóch? Od czerwono-niebieskiego potrzebuję jakiegoś koloru. Od czerwono-niebieskiego idą dwa niebieskie. No. Albo niebieski i żółty z prawej. Dobra, dwa niebieskie. No nie wierzę, że to już było... To zabrakło nam dosłownie, nie wiem. Jeżeli sekundy, to zadziała. W pięciu. Czekaj, idzie prąd. O! Coś się świeci! Ale smyrnęło teraz. Jaka Tesla tu leci teraz. No, ale dobrze, wpadliśmy. No, z 15 sekund zabrakło, bo to i tak odpalenie tego... Terapia szokowa. Achievement. Tak, odpalenie tego nie wyłączało jakby schodzenia z góry tego prądu. Więc... Ale jestem zawiedziony, że zagadki się nie randomizują. W sensie powinno być tak, że jednak będzie więcej zabawy, chyba że zagadka jest tak stworzona, że i tak trasa jest ta sama, nie wiem, no ale... Albo wiesz, chcieli specjalnie dziwne. Zrobić tak, że jakby ktoś się zablokował, no to podgląda sobie na YouTubie, jak przejść, nie? I... O, ale ja za to ceniłem sobie naprawdę tamtą grę, bo wtedy nawet jak chciałeś po latach wrócić do niej, to jak nie pamiętałeś za bardzo zasad, to jeszcze mogłeś nie pamiętać kolejności, zawsze by miałeś nowe wyzwanie. Otworzyły mi się drzwi, idę przez nie. No jak gdzieś też, jakbym wrócił tam, gdzie byłem. Jakie fajne miejsce. Illuminati jakieś, czy inne takie, znam już tę drogę i co z tego, no to do domu właśnie chcemy wrócić. Zielone macki z kolcami widzę. Niebezpieczne, co to za machina? A niech no spojrzę. A, tak. Potrzebuję teraz tylko... Udało się wam! Słuchajcie, celem tej wieży było stworzenie kamienia duszy. Musicie teraz znaleźć wszystkie kawałki. Jeden z nich jest tutaj, w szklarni. Znajdźcie go. Jak skończycie, przyjdźcie do mnie do komnaty wielkiego alchemika. Powodzenia! To jest jakiś jester ogólnie, czyli jakiś taki duch. Mm-hmm. O kurde, będziemy bawić się, jak znam, żebyśmy jakieś 5 drabinek gdzieś, w którymś momencie jakieś 5 drabinek, coś takiego. Kierunek będzie istotny. Aha, ty masz coś takiego. Dobra, tylko wiesz, ale to później się nad tym zastanowimy, bo okazuje się, że ty widzisz inne postacie niż ja. Więc nie wiem, czy tego nie wyświetlać osobno, tylko ja mam głos wyłączony postaci.
ale to sobie to jakoś to tam dogra. Ja nie mam. No, jakoś to będzie. Znowu mogę ciągnąć i popychać. Dobra, tak? Ja widzę dwie wajchy. Widzę dwie wajchy. Dobrze. Niebieską i żółtą. Będziemy bawić się w alchemię. Mam książki do tworzenia mikstur jakieś. I mam, kurczę. Tak. Mam wajchę niebieską i żółtą. Niebieską i żółtą wajchę, okej. Okay. Tak. I z tego muszę zrobić osobne wywary. Fioletowy, żółty, pomarańczowy i zielony. Mhm. Nie wiem, wywary. Co to zmienia. Ja mam książkę pełną wywarów. W książce masz jakieś cyferki? 2, 4, 5, 6, 7? Mam na przykład wiadro z zielonym płynem. Aha, i kufel z żółtym płynem daje mi kufel z zielonym płynem. Coś takiego na przykład mam. I mam też jakiś dziwny grzyb. Co, ja może odpalę dźwignię, żeby w ogóle wiedzieć, co tu się dzieje. I mam jeszcze, powiem ci, jakieś takie... O Jezu! Aha, nasiona czekaj, plus kufle dają mi jakieś owoce? Wiesz, co mnie teraz naszło? Jakąś instrukcję mam, no. A owoce to może będą tym fioletowym kolorem, bo zastanawiam mnie, czy to nie jest łączenie kolorów, bo mam... Owoce są kolorowe. Mamy niebieski i żółty, czyli teoretycznie byłyby w stanie dać zielony, jakbym je dobrze połączył, nie? O Jezu, no wiesz co, Korle, to jest jakieś miejsce z wieloma zagadkami. A, jeszcze dlatego, na suficie właśnie... mam i to jest jedynka. O Boże, ja mam cyfry, mówiłeś jakieś tak, cyfry tak, masz. Tak. I co one łączą, co dają? O Jezu, o co tutaj się dzieje, o człowieku. No. Ale tego tu jest. Dobra. Więc tak. Wyobraź sobie, że mam sieć rur. Też mam sieć i rur. I mam je. Te wszystkie miejsca są nazwane 1, 2, 3, 4 po tak, kolei. Tak, widzę. Tak, 5, tak, 6, tak, 7. Tak. To prawdopodobnie widzę to samo, no. W sensie, no. I jakby. I ja muszę. Ja mam też trzy elementy rur, które mogę jakoś w różnych kształtach podłączyć pod te dziwne łączenia. Tak, i te rury łączę ze sobą. Tak, tak. Mhm. I chyba muszę jakoś to. Tylko nie wiem, co dokładnie muszę tu zrobić. Ale to są trzy miejsca. W jednym miejscu tak, są trzy. Ja mogę zmienić mechanizmy. Te miejsca. Jak one. A to czekaj, to może uda nam się ustawić je tak, jak to powinno wyglądać, że to nie syczało. Te miejsca, czy jesteś mi w stanie opisać, jak one się łączą? Jak to wygląda? To znaczy tak, ja mam w ekwipunku. Jakieś takie, powiem ci, rurki, które w różny sposób idą. Czasami jest rurka prosta, czasami jest zakręt, czasami jest skrzyżowanie. I ja jakoś mogę tymi rzeczami manipulować. A. Mogę jakoś ułożyć, żeby one jakoś się łączyły konkretnie. A zmanipuluj coś. Zmanipulować coś? No, chcę zobaczyć, jak to u mnie się przestawi. Dobra, coś wrzucę. Powiedzmy, że tak. A, i teraz... Aha! Chyba rozumiem. Ja muszę poprowadzić, jak wprowadzam te rurki, to czasami coś tam płonie i chyba muszę doprowadzić ogień przez wszystkie rurki, ale nie wiem, jaki ty masz tutaj. Tak. Jak ty masz mi pomóc? Bo ja też widzę rurki, widzę te łączenia rurek, trzy łączenia, tak mówiłeś, mogę nimi obracać, czyli przestawić je jakoś. A ty możesz mi powiedzieć, w której rury, do której musi to wejść chyba, ten ogień. A wiesz co, ja się rozejrzę, czy przypadkiem nie potrzebujemy jeszcze jakiejś rurki, bo może... O Boże, właśnie, teraz mi zapóźno tknęło, ja znalazłem jeszcze jedną rurę, czyli mam cztery rury i trzy sloty, może jestem w stanie jeszcze inaczej poprowadzić no to może tak, układ. Może tak, to by trochę podobało. To coś zmienia. A ja zobaczę, czy u mnie nie leży jeszcze jakaś rurka, bo mi też jakby brakowało... Jest rura, zobacz, no jest... nie wierzę, no... 20 minut później zorientowali się, że mają za mało rur, żeby zrobić zagadkę. No. Tak. No jest rura, to zmienia całkowicie postać rzeczy tego, co tu można zrobić. O, już no, ja mam jeszcze rurę w kształcie T, więc to też sporo zmienia. No ja właśnie też znalazłem teraz... I jeszcze jedna rura tu jest, no nie wierzę to... Ile masz rur? Trzy rury mam. A ile slotów? Slotów mam też trzy. To znajdź jeszcze jedną rurę, jestem pewny, że masz... To ty masz więcej slotów niż rur i nie szukałeś rur? Ale bo mi się wydawało, że już nie ma więcej rur, nie? Ja znalazłem cztery rury mając trzy sloty, więc poszukaj, czy platka nie ma się jeszcze nie, chyba już nie ma, nie widzę żadnej rury. No to nie widzę, ale to nam jest
koło takie zębate, ale nie mogę go wziąć. To nam mocno uproszcza zadanie, bo nie będzie wycieków, nie? I o to no tutaj super. Chodzi, tak? No właśnie chodzi o brak wycieków tutaj. Tylko się a my zastanawiam... się skomplikowaliśmy. O matko. Kurczę, ale to najgorsze, że już byliśmy tak blisko, bo... W takim... brakowało nam rurek. No, to ja zmienię może w takim układ, razie taki tu... jak był poprzednio. Jakby dojść, bo mieliśmy już taki układ, gdzie to... Czekaj, nic nie rób. No, nic nie ruszam jeszcze. I gdzie nam jeszcze wyciek? A czemu z dwójki poszedł? Ty coś z dwójką robiłeś? Idzie dwójka... Jakbyś dwójkę mógł wyłączyć z tego całego układu i by było idealnie. Dobra, przesuwam. Ale teraz mam wyciek z trójki. A trójkę, jeżeli mam wyciek z trójki, mogę tylko puścić wyciek z trójki na przykład w dwójkę. Albo z powrotem... No. W jedynkę. No to daj w jedynkę. Mi się wydaje, że... Z trójki w jedynkę? Tak. Nie mogę. Znaczy, dobra, zmienię może rurę, to może inną rurą się da. No zagadka, jak jedynkę. Mamy teraz te... Aha, a poszło i tak dwójkę. No właśnie, bo kombinuję, na razie nie ma jeszcze efektu końcowego. Ale to nie, no będzie gaz uciekał bokiem. Ale gdzie uciekał? Ja niestety, wiesz co, ja zmienię ci to tak jak... Postaram się wrócić do pozycji wyjściowej z poprzedniej naszej zagadki. Aha, znaczy, bo o co chodzi? Dwójkę musimy ominąć w tej zagadce. I nie wolno nam puszczać nic w dwójkę, tak? Nic nie może pójść w dwójkę. Wszystkie inne rury jestem w stanie połączyć ze sobą, ale dwójki nie jestem w stanie połączyć. Dobra, pozwól, że pobawię się chwilę, żeby puścić ci wszystko. Dobra, ominąłem dwójkę, tak. Idzie trójką, idzie jedynką, ominąłem dwójkę. No to... I mam teraz wyciek... O, dobra, uwaga. Aha, bo ty teraz masz... To może zadziałać za chwilę. O, jest, dobra, teraz. mamy to. Jest. No to ta zagadka z tymi częściami to będzie okej. Okay. Dobra. Czyli pomarańczowy już jest zalany, tylko pytanie, czy to nie zniknie, super. Ale mam nadzieję, że nie zniknie. To teraz musimy inny kolor zrobić. Jak to, cały czas w tych zaworach? Tak, tylko ja teraz puszczę niebieski, czyli niebieski z żółtym trzeba połączyć, czyli to jakby między mną... Wyłącz czerwony teraz. O Jezu, bo ja już poszedłem ze z tamtej zagadki, przecież to koniec. Nie, jeszcze mamy zielony i fioletowy, przy czym przypuszczam, okay. że... Chyba, że fioletowy będzie nam łatwiej. Nie będzie nam łatwiej chyba. Dobra. Bo ja mogę też wyłączyć płomień czerwony, żeby do ciebie nie szedł. Nie wiem, czy to wiesz chcesz. Wiesz co? Znaczy, bo... Jak puszczę... O, a jak ja przez to mam puścić niebieski? A, do... Tu za... Wow, niebieski płomień się pojawił z dwójki teraz, widzę. Tak, okay. Tylko mam problem. Jak puścić ten niebieski, żeby nie było wycieku? Brakuje mi tak jakby ja też muszę prostej rury. Kombinować po swojej stronie może muszę pokombinować, jak chcesz nie, to puścić. Nie, ale chodzi o to, że ja mam, jakby to wytłumaczyć, mam takie kolanko z czterema miejscami i przydałaby mi się prosta rura, a tutaj nigdzie, a dobra, jest prosta rura, dobra, czyli mam cztery rurki. Okej, okay, to ułatwiło nam całą zadanie. O Jezu, no mówiłem, że cztery rury muszą być. No. Dobra. Kurde. No. I teraz to idzie tu. To zaraz coś wykombinujemy. Jak coś, to u mnie jest teraz wyciek z dwójki, więc nie zablokowałem go jeszcze. Aha. Wyciek z dwójki w ogóle. Wyciek, no. Nie najlepiej. O, zielony mi napisało, a mimo, że nie ma żadnego koloru. No właśnie, zniknęły wszystkie kolory, czemu? Wszystkie zniknęły, przestałeś mi wiać. Pewnie nie idzie dalej to, dobra. Ale czy ty nie chcesz, żebym ja odłączył ci czerwonego? Bo nie, czerwony, zrobimy fiolet, promień. Zrobimy fiolet, może iść czerwony, jest dobrze. Patrzę, czyli żeby nie szło nic przez jedynkę, tak? Tak, bo na jedynce to mamy wyciek. Muszę pozamieniać rury, No ja też widzę, że tu będę musiał wtedy ominąć jedynkę, czyli to musi iść na pewno tak. Tak muszę zrobić. Czerwony, okej, okay. A jak to teraz? A gdzie chcesz puścić? A gdzie możesz puścić czerwony? Czekaj. Puszczę, zobaczę tak. Już ci łączę. Aha. No i jej za daleko, może tak? O, jest dobrze. Okay, i teraz jakby skierować na dół. Aha, czekaj, tu... O, dobra, widzę wyciek, ale ja to połączę. A, możesz to połączyć. Albo i nie. A. No dobra, zobaczmy. Czy to ci coś dało? Nie, dalej jest wyciek. Bo jest tylko jeden wyciek. Gdzie jest wyciek? Między dwójką a czwórką i... Czekaj, no bo tej nie rury nie mogę zrobić, inaczej puścić. Rura? To musi tak iść, jak jest tutaj. Ja myślę, czy mogę coś jeszcze poprawić, ale tak ciężko powiedzieć.
wiele tu zmienić już nie mogę, bo mam tylko jedno kolanko. To puszczę do góry, to wtedy robi mi się wyciek. A możesz z czegoś jeszcze puścić ten, A nie, bo tu dwójka musi iść. Czyli dwójka i tak na pewno musi iść. Ty puszczasz z dwójki, tak? Ten kolor. Ja puszczam, pomijam jedynkę i puszczam ci w dwójkę z pominięciem trójki. Czyli po prostu idzie mi, u mnie fiolet idzie bezpośrednio w dwójkę. Dobra, teraz. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. To ma być tak, tak? Chyba ma tak, tak być, tylko na czwórce jest wyciek, jakby czwórkę wyłączyć z tej całej zabawy. Bo nie czwórkę wiem, czy, chcesz wyłączyć z tej zabawy. Czy na przykład do czwórki z szóstki nie leci, albo z siódemki, bo mówię, że możesz takie łączyć i tu jest problem. Będę miał wyciek, bo ja mam teraz wyciek z czwórki lub piątki i z szóstki i z siódemki. Czyli 4 lub 5 i 6 i 7. Taki wyciek mam teraz. Znaczy, bo trzeba by... Aha, bo z mojej perspektywy to trzeba jakąś czwórkę wyłączyć i by było dobrze. Ale to jest z tego, co widzę. Chyba, że może złe znowu są układy rurek. Albo wiesz co? Powodzenia w montowaniu tego. Czekaj chwilę. Powodzenia. Może inaczej z przodu, bo ja nie mam dobrej rury, żeby to puścić. Tu może pójdzie taka rura. O, i czegoś... U mnie już wycieków nie ma. Idzie dobrze. Jest u ciebie wyciek jakiś? Patrzę. O, i teraz mogę puścić prostą rurę. No. O, teraz mogę jest, to mamy okay. To. Mamy jest, to. Sukces? Mamy, tak, sukces. Dobrze. Sukces. Dobrze. Dobra. Ale co my w ogóle robimy? My robimy jakieś beczki kolory... uzupełniamy. I teraz wystarczy zieloną beczkę uzupełnić. Czyli ty wyłączasz czerwone całkowicie u ciebie. Czyli żeby zrobić żółty i niebieski, żeby było tak, pół zielone, tak? Tak, 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 tak. Ja pozebieram wszystkie rurki, żeby nie myliło i zaraz powiesz mi, co je. A ja zobaczę. Jezu, czekaj, ale póki... ale zobacz. Nie, ale czemu to... zabrałeś rurki? Co? Żeby zresetować wszystko. Ale było dobrze. A nie wiadomo, czy było dobrze. No. Nie wiesz, jak trzeba puścić. No, wydaje mi się, że było dobrze. Okej, dobra, to ja pokombinuję tak, żeby ci to puścić. Rzucę tutaj to, bo tylko to moim zdaniem jest sensowne. No. Dobra, i teraz chcesz... U mnie nie ma żadnych wycieków, wszystko jest okej. Tylko żeby u ciebie nie było żadnego dobra. Wycieku i jesteśmy w domu. Okej, to łączę tu dwójkę, żeby nie było wycieku. Aha. Chyba jesteśmy w stanie to zrobić. I proszę bardzo. Jest! Jest, muzyczka! Poszło. Muzyczka! Poszło. No pan. Jezu. To byśmy bez tych dodatkowych rurek chyba nie zrobili tej zagadki. No, na pewno nie, ale zobacz, że gdybyśmy robili tę zagadkę, to na cały odcinek. Tyle nam zeszło czasu na tym. Tak, 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 tak. 52 minuty mam na zegarku. No ale dużo czasu, 52 minuty. Dużo czasu zabrało to znalezienie w ogóle rurek i zorientowanie się, że są takie, nie? Że mamy za mało rurek i że nie możemy tego ogarnąć. O, i teraz widzę tego kwiatka, co ty chyba widziałeś, takiego z Mario jakby, nie? Ja tu mam po prostu tylko korzenie zielone z kolcami, wszędzie. O, wszędzie. A ja mam też korzenie, kwiatek z takim korzeniem i takim złotym brzuszkiem, ale to już u ciebie zobaczymy, jak tę zagadkę tak, rozwiązać. Tak, tak. Ja czuję, że ci będę robił po prostu, dawał ci wskazówki do stworzenia mikstury może jakoś. Tak, coś żeby tutaj. Prawdopodobnie tego kwiatka tam zniwelować. Huch, dobrze, zróbmy tu przerwę. Dobra, przyda się. Tak jest. To przede wszystkim dziękuję za wspólne główkowanie, ale fajnie, bo ta zagadka była taka taka jak już lubię. Już ambitniejsza. No, no, taka dokładnie, taka, ująłeś to idealnie. Nie ująłeś. Widzisz, ale jednak musisz wymyślić coś, co zrobić. Ważne jest zobaczyć, czy na pewno wszystkie przedmioty mamy ze sobą, czy nie ma tak. Więcej przedmiotów, bo się można zakleszczyć ładnie. Tak, 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 tak. Więc bardzo dziękuję za wspólną grę i do zobaczenia w następnym odcinku już u Staszka. Zapraszam serdecznie. Hej, hej. Na razie.